Anuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Pięćdziesiątnica, święto żniw. Katecheza Świętego Jana Pawła II wygłoszona 5 lipca 1989 roku. Poprzednie katechezy o Duchu Świętym, nawiązując do symbolów wiary, starają się ukazać całe biblijne bogactwo prawdy pneumatologicznej. Musimy jednak podkreślić, że prawda ta ma inny profil i inny charakter w objawieniu Bożym niż prawda chrystologiczna. Jak bowiem wynika z tekstów Pisma Świętego, przedwieczny syn, współistotny Ojcu, jest pełnią samoobjawienia się Boga w dziejach ludzkości. Stając się sam synem człowieczym, narodzonym z niewiasty, bytuje i działa jako prawdziwy człowiek. On też, Chrystus, definitywnie objawia Ducha Świętego, naprzód zapowiada Jego przyjście i ukazuje Jego związek z Ojcem i Synem, w Zbawczej Misji, a więc? W tajemnicy trójcy. Zgodnie z zapowiedzią i obietnicą Jezusa, w tym przyjściu parakleta bierze początek Kościół, który jest ciałem Chrystusa i sakramentem, w którym Chrystus jest z nami, aż do skończenia świata. Jednakże ten, współistotny ojcu i synowi Duch Święty, pozostaje Bogiem ukrytym. Działając w Kościele i w świecie, nie ujawnia się w tym świecie, tak jak syn który przyjął ludzką naturę i upodobnił się do nas, także uczniowie w czasie Jego ziemskiej egzystencji mogli go oglądać i dotykać, Jego słowo życia. Stąd też nasze poznanie Ducha Świętego, oparte na wierze w objawienie Chrystusa, nie ma na swe potwierdzenie wizji boskiej osoby żyjącej wśród nas w ludzkiej postaci. Jest przede wszystkim poznaniem ze skutków Jego obecności, z owoców Jego działania. Punktem kluczowym dla tego poznania jest wydarzenie pięćdziesiątnicy. Wedle religijnej tradycji Izraela pięćdziesiątnica była świętem żniw. Trzy razy w roku ukażą się wszyscy mężczyźni przed obliczem Pana Boga Izraela. Pierwszy raz na święto paschę. Święto żniw było w tym porządku drugie, trzecie święto namiotów. Święto żniw pierwszych Twoich zbiorów z tego, co posiałeś na roli, było nazywane Pięćdziesiątnicą, ponieważ obchodzono je pięćdziesiąt dni po Święcie Paschy. Było też nazywane Świętem Tygodni, wypadało bowiem siedem tygodni po Święcie Paschy. Osobno obchodzono jeszcze Święto Zbiorów przy końcu roku. Księgi Starego Przymierza zawierają szczegółowe przepisy co do świętowania Pięćdziesiątnicy, która z kolei stała się także świętem odnowy przymierza jak zobaczymy w swoim czasie zesłanie Ducha Świętego na apostołów oraz pierwotną wspólnotę uczniów chrystusowych którzy w Jerozolimskim wieczorniku trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją matką Jezusa jest związane ze starotestamentowym charakterem tego święta oto święto żniw staje się objawieniem nowego żniwa którego sprawcą jest Duch Święty. Żniwa w Duchu. W tym żniwie wydaje owoce siew Chrystusa siewcy. Kojarzą się z tym słowa zapisane w Ewangelii Janowej. Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Jezus dawał poznać, że żniwo z tej siejby zbiorą apostołowie już po jego śmierci. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź, to nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Od dnia Pięćdziesiątnicy apostołowie staną się żniwiarzami Chrystusowej Siejby za sprawą Ducha Świętego. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, Takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Istotnie w dniu Pięćdziesiątnicy już po pierwszych słowach Piotra Żniwo okazało się obfite. Nawróciło się bowiem około trzech tysięcy dusz. To radość wspólna apostołów oraz ich mistrza boskiego siewcy. Żniwo bowiem jest owocem jego ofiary. Chrystus mówi o trudzie. Ten trud to nade wszystko jego odkupieńcza męka i śmierć na krzyżu. Tak więc ktoś inny się natrudził dla tego żniwa. Przede wszystkim ktoś inny. On, Chrystus, otworzył drogę duchowi prawdy, który przez apostolski karygmat zaczął skutecznie działać od dnia pięćdziesiątnicy. Droga ta została otwarta przez ofiarę krzyża, przez odkupieńczą śmierć, której potwierdzeniem jest przebity bok Chrystusa ukrzyżowanego. Z tego boku natychmiast wypłynęła krew i woda symptom fizycznej śmierci. Równocześnie jednak wypełnienie tych tajemniczych słów, które kiedyś w ostatnim dniu święta namiotów, Chrystus wypowiedział, o przyjściu ducha świętego. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Ewangelista dodaje, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Pragnie przez to powiedzieć. Że wierzący otrzymają daleko więcej niż tylko deszcz, o który błagali podczas święta namiotów. Będą mogli czerpać ze źródła Syjonu, z którego wypłynie woda odrodzenia, jak zapowiadali prorocy. O duchu świętym Jezus powiedział: Jeżeli odejdę, poślę go do was. Woda, która wypływa z przebitego boku Chrystusa, jest znakiem tego posłania. Będzie ono obfite. Strumienie wody żywej. Wyraża się w nim szczególna szczodrość i łaskawość Boga, udzielającego siebie człowiekowi. Pięćdziesiątnica jerozolimska jest potwierdzeniem tej Bożej obfitości, obiecanej i danej przez Chrystusa za pośrednictwem Ducha Świętego. Poszczególne okoliczności tego święta nabierają w przekazie Łukaszowym symbolicznego znaczenia. Oto zesłanie parakleta następuje wraz z dopełnieniem święta. Ewangelista mówi o dopełnieniu się czasu, kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy. Dalej zaś pisze: Byli wszyscy razem na tym samym miejscu, wskazując, iż cała wspólnota zebrała się w komplecie: Wszyscy razem nie tylko apostołowie, ale cała najpierwotniejsza wspólnota rodzącego się Kościoła mężczyźni i niewiasty wraz z Matką Chrystusa. Jest to pierwszy szczegół, o którym należy pamiętać. Ale pod kątem tej pełni wypada spojrzeć także na inne, niemniej ważne szczegóły jerozolimskiego wydarzenia. Święty Łukasz pisze. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym. Zwróćmy uwagę na powtarzające się tutaj pojęcie pełni. Napełnił, wszyscy zostali napełnieni. Takie właśnie napełnienie, zapowiedział Chrystus, odchodząc do ojca, wkrótce zostaniecie ochrzczeni duchem świętym. Ochrzczeni, to znaczy zanurzeni w duchu świętym, czemu odpowiada znak zanurzenia w wodzie przy chrzcie. Zanurzenie i napełnienie mówią o tej samej rzeczywistości duchowej, jaką sprawi w apostołach i wszystkich obecnych w Wieczerniku stąpienie Ducha Świętego. To napełnienie, które przeniknęło wszystkich członków Małej Wspólnoty w Dniu Pięćdziesiątnicy, jest jak gdyby duchowym przedłużeniem tej pełni Ducha Świętego, która mieszka w Chrystusie, cała pełnia. W encyklice Dominum et Vivificantem czytamy, że wszystko to, co Jezus mówi o Ojcu, i sobie, synu, płynie z owej pełni ducha, która jest w nim i przenika jego serce. Kształtuje ona od podstaw jego ja, pobudza i ożywia od wewnątrz jego działanie. Stąd też Ewangelia mówi na przykład o rozradowaniu się Chrystusa w duchu świętym. Otóż owa pełnia ducha świętego, która jest w Chrystusie, objawiła się w dniu pięćdziesiątnicy przez napełnienie Duchem Świętym wszystkich zgromadzonych w Wieczerniku. W ten sposób powstała owa rzeczywistość chrysto-eklezjologiczna, do której nawiązują słowa apostoła Pawła Zostaliście napełnieni w Nim, który jest głową. Rzec także można, iż Duch Święty owładnął wówczas apostołami, okazał swą władzę nad ich człowieczeństwem. Okazanie zaś tej władzy miało charakter pełni duchowego daru, który objawia się jako moc Ducha, moc umysłu, woli i serca. Pisze święty Jan: Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela Ducha. Odnosi się to przede wszystkim do samego Chrystusa, ale także do apostołów, którym Chrystus udzielił Ducha Świętego, aby oni z kolei przekazywali go innym. Widzimy wreszcie, że w Pięćdziesiątnicy wypełniły się także słowa Ezechiela. Ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, a tchnienie to połączyło się z radością żniwiarzy, jak mówi Izajasz. Rozradowali się przed tobą, jak się radują we żniwa. Pięćdziesiątnica, prastare święto żniw, tym razem objawiła się pośrodku Jerozolimy w nowym znaczeniu, jako szczególne żniwo boskiego parakleta. W ten sposób spełniło się proroctwo Joela. Wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Wyleję ducha mego w owych dniach